Dobra. Cyklop. Znowu cyklop, latające oko. Właśnie to jest najgorsze, że to oko może nas zaatakować, ale to oko ciężko jest w ogóle też zabić. Zacznijmy od tego. Uwaga, 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 uwaga. Nie dorwiesz mnie. O, dokładnie tak. Amulet ich po prostu skutecznie zabił. Teraz będziemy musieli uciekać przed bestią, która będzie nas ścigać. To taka demoniczna bestia będzie. Chyba nawet na Wikipedii jest gdzieś imię tej bestii, ale szczerze powiedziawszy ja się nie orientuję, więc się nie wypowiem, bo nie chcę zmyślać. Pewnie i tak już o wielu rzeczach nie powiedziałem, jeżeli chodzi o kasę. Jeżeli chodzi o tę grę, to pewnie o wielu rzeczach jeszcze nie wspomniałem. Pewnie będziecie chcieli mnie tutaj wyjaśnić w sekcji komentarzy, macie do tego oczywiście prawo, ale... No. Wiem, że możecie, mówię, wyjaśnić mnie w sekcji komentarzy, że nie mam zielonego pojęcia o serii. Tak jak mówię, no jedyna gra, w którą mocno się kiedyś zagrywałem, to jest Symfonia Nocy. No, i oczywiście takie fejle również będą miały miejsce, więc musicie być na to przygotowani. Z tego, co się w ogóle orientuję, to kiedy uratujemy naszą... Ogólnie, kiedy uratujemy dziewicę oraz naszą dziewczynę, czyli Marie Renard, to normalnie gra się save'uje, czyli nie musimy jeszcze raz jej ratować w momencie nawet, kiedy z game overuje. Ale pewności tutaj nie mam. Przynajmniej z tego, co się tak orientuję, bo tam profilaktycznie oglądałem Let's Play polskiego gamera 17. Bo chciałem się po prostu też z gierką zaznajomić w jakimś chociaż minimalnym stopniu. No i ta bestia straciła głowę oraz nogi. Co jest trochę przerażające, nie powiem, że nie. Tu mamy kurczaczka, który nam oczywiście wyleczył zdrowie. I teraz uwaga na ryboludzi. Ta, jeden z najbardziej popapranych przeciwników. O Jezu, oh fuck. Musieli akurat teraz tak skoczyć, dobra. Wychodzimy do menu głównego, jeszcze raz odpalam ten stage. Bo teraz niestety nawet nie uda mi się odblokować, znaczy uratować Marie i Renard, więc spotkamy się niedługo. Mamy już przy okazji 12%. Sami widzicie, że ta gierka nie jest długa. No jest maksymalnie na półtorej godziny, dwie godzinki, to jest maksymalnie. Jak wiesz co i jak. Więc ja ze dwu robię. No dobra, jestem z wami już z powrotem. Już mam to, co powinienem zdobyć wcześniej, czyli kluczyk. I teraz spadamy sobie w dół. Chociaż się trochę wyleczyłem. Dobra. I dochodzimy tutaj. Yes! Udało się, w końcu udało mi się te drzwiczki otworzyć. Udało się. Swoją drogą, jakbyście słyszeli jakieś tam wiercenie czy coś, to sąsiad u góry, więc mam nadzieję, że w edycji uda mi się to jakoś wyciszyć. A teraz przyszedł czas na uratowanie Marie Renard. The Young Huntress. Pierwsza trofka. Znaczy, pierwsza trofka w sumie w tej sesji. Who are you, mister? A good guy? I am Richter Belmont, vampire hunter. And you are? From Annette. I came here to beat some bad men,
But I got caught. My family are vampire hunters too, so I guess that means we should be friends now. Sure, friends. But Maria, you're too young for this. You just let the big hunter here take care of that bad man, okay? Oh, you don't know anything. I can handle this just fine. A ten se bekę ciśnie, co za typ, kurde. Ten Richter Belmont to jest dopiero, kurde, wariat. Z krwi i kości, a nie żeby coś. No dobra, no to skoro mamy Marię Renard już uratowaną, to nie musimy już w sumie niczym się przejmować i możemy sobie iść na walkę z drugim bossem. Tak jest, tutaj będziemy mieli walkę z drugim bossem, który jest jednym z trudniejszych bossów. Więc zobaczymy, jak nam uda się z nim zawalczyć, o ile nam się uda z nim zawalczyć. I jak sobie z nim poradzimy, bo to też jest kwestia bardzo sporna. Mam chyba tylko jeszcze jedno życie, tak mi się wydaje, więc albo dwa życia. Więc dobra, zobaczymy, jak z tym wilkołakiem nam pójdzie. Jestem tego bardzo ciekaw. Świetnie nam poszło. Świetnie nam poszło. Jestem w ogóle zadowolony ze swoich umiejętności, oby tak dalej. W ogóle nie spoglądałem, ile mamy jeszcze ten? Ile mamy jeszcze żyć? Bo nawet nie zdążyłem zwrócić uwagi. Dobra, nieważne. Skopmy mu dupę. W końcu się uda. Jak nie teraz, to później się uda. O kurde, ale go pojechałem. Z pikselką zdrowia. O nie, najgorzej. Co ja teraz najlepszego odwaliłem? Z pikselką zdrowia go pojechałem. Ocie piernicze. Dobra, to jest stage 3. My na razie za ten stage się nie zabieramy. W sumie to mogę ten sobie zasejwować. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. I teraz zrobimy powrót do stage'a numer 1. Do stage'u numer 1 w zasadzie. Dobra, dalej mamy 0 HP, ale mnie to w ogóle nie interesuje. Wychodzimy i zaczynamy teraz alternatywną ścieżkę. By oczywiście uratować pozostałe dziewice, bo na razie... Znaczy pozostałe dziewice. Jakiekolwiek, bo na razie uratowaliśmy tylko dziewczynę Richtera. Ja coś czuję, że w tym let's play będę mylił jego imię z zamiast Richter będę mówił Richter. No i już mamy 22%. Dobra, teraz tak, stage select. I idziemy sobie jeszcze raz tutaj, ponieważ tu jak widzicie mamy ikonkę z drugim bossem. I możemy grać teraz Marią Renard. Ale my sobie nie będziemy grali Marią Renard, dlatego że jest ona easy modem, jak to gamer w sumie ujął, plus jeszcze Marią będziemy sobie później grali, ponieważ tak będziemy robili let's play dwoma postaciami. Będę grał oczywiście Richterem oraz Marią Renard. I chyba to samo będzie w Symfonii Nocy, że będę też grał poza... No, poza jedną postacią będę grał też i pewnie drugą. Tak w gwoli ścisłości. Dobra, to widzimy się później, bo ja muszę najpierw tam dojść. No dobra. To jesteśmy z powrotem, wszystko fajnie, co nie? Teraz zamiast iść tymi drzwiami, to idziemy sobie tutaj. Dokładnie tutaj sobie idziemy. I tutaj zaczynamy już alternatywną ścieżkę. Okej, to myślę, że spaść w dół możemy. Tak jest.
Idziemy teraz tędy. Ciekawe, czy to coś zabije w ogóle. Chyba, że tędy nie mogę iść. Nie no, tędy muszę iść. Kurde, co ja robię najlepszego? To trochę zmarnowałem swój cenny czas. Tak szczerze powiedziawszy. No dokładnie, zmarnowałem trochę swój czas. Bo mogłem iść od razu tędy. Teraz tak. Trzeba będzie tutaj doskoczyć. O nie! Topór mi wyleciał. Ale już go nie podniosę. Dobra, trudno się mówi. O, item crash. Tak to się chyba nazywało. To był item crash, więc w sumie mógłby się nam przydać. Przyda nam się na walkę z bossem. No i gdzie ty jesteś, cwaniaczku? Jest, Jon. O, ile HP mu to zjechało. Śmieci. Śmietnik. Jezu, jaki zawijas. No mamy teraz porówno HP. W sumie. To mi właśnie mówię, Sonika Manie teraz bardzo przypomina. I walkę z tym. Kurde, z tą dżdżownicą. Dobra, niestety nie pykło, więc... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w sumie. Chociaż szkoda, że nie mamy teraz item crasha i prawdopodobnie już go nie będziemy mieli, co nie? Raczej też to wątpię. A nie, mamy. Ale nie będziemy mieli wystarczająco tych... punkciorów. Kurczę. A na co mi coś, czego i tak użyć nie będę mógł? To też jest bez sensu. Dobra, walić to. Trudno się mówi. Raz się żyje, najwyżej się pokona tego co, tego kogoś w inny sposób. Już kurde widzę, jak to coś wypełzło. No, wiesz... To jest najgorsze, że ja nawet nie wiem, jak to coś mogę zaatakować. Poza tym, że to coś takiego właśnie robi. I właśnie najlepsze jest to, że ja mogę się nawet pod tym schować, to i tak obrywam, nie? Bez sensu. Dobra. Mamy jeszcze jedno życie. Fajnie, tylko... Co z tego, jak... To i tak nie jakby... O Jezu, to i tak... Nic nie zmienia, bo i tak nie będę mógł atakować tymi specjalnymi atakami. Dobra, mam dobry pomysł. Ja się teraz skupię, ja się po prostu wyciszę, wy będziecie sobie słuchali muzyczki w trakcie walki, a ja po prostu będę się skupiał i zobaczymy, jak się uda. Czy się w ogóle uda, zacznijmy od tego. No dobra, po Game Overze jesteśmy z powrotem i zobaczymy, jak teraz mi pójdzie z tym dziadem jednym. Tak więc ruszamy na konfrontację. Yeah!
No, nie mogę tego, temu zaprzeczyć, ale... Auć. Nie mogę temu zaprzeczyć, ale ten item crash mi w ogóle pomógł, nie? W wygraniu tej konfrontacji. Dokładnie tak, nie mogę temu zaprzeczyć, ale fajnie, cieszę się, że się udało w końcu. Tak więc możecie już sami sobie wyrobić o mnie zdanie, jaki jestem świetny w Castlevanie. Dobra, i teraz zaczynamy alternatywny rozdział drugi. Albo... Tak, no w sumie rozdział drugi. Dobrze powiedziałem. Ogólnie to bardzo szanuję w ogóle soundtrack w tej gierce, jak i level design i ogólnie samą grafikę, bo jest po prostu świetna. Nie będę tutaj tego ukrywał. Oj, 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 co to ma znaczyć? Halo? Co to ma za atakowanie być? Głupia wrona. No, coś czułem, że tak będzie. Coś czułem, że tak będzie. Szło za dobrze po prostu. Ogólnie dzisiejszy plan jest taki, żeby przynajmniej tam dobić do tych 50% albo 60% gry. Bo tę serię będę robił chyba w maksymalnie 3 sesje. To nie jest jakoś super długa gra. Od razu mówię, że nie wiem, czy od razu po tej gierce nagram Symfonię Nocy, bo to wszystko zależy od tego, jak się ta seria przyjmie. I od tego, czy będę miał w ogóle ochotę, więc nic nie obiecuję. Niemniej jednak Symfonię Nocy na pewno nagramy sobie, to jest pewne. A co to miało w ogóle być? Dlaczego mnie ta wrona w ogóle zabiła?